Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z pytaniami Jezusa. Być może to pytanie będzie dla was kluczowe, być może coś wam podpowie, może wskaże, może coś zaproponuje, do czegoś was zmobilizuje, bo wydaje mi się, że po już tylu odcinkach i tylu pytaniach można dostrzec jak bardzo różnorodne są te pytania, i jak różnorodne tematy rodzą się, kiedy próbujemy na nie to pytanie odpowiedzieć. Motyw podróży, drogi wydaje się wszechobecny. Dotyczy bardzo różnych kwestii i literatury, i filmu, i malarstwa, i fotografii. Można też go odkryć w jakiś sposób w muzyce. Jest to najprostsze narzędzie, którym można się posłużyć do tego, aby ukazać zachodzące w zmiany człowieku. Ukazanie też różnych procesów, które dokonują się w człowieku, pewnych przemian, zmian, nawróceń, odkrywania swoich opinii, odkrywania celu swojego życia, swojego powołania. Droga ukazuje przede wszystkim pewien proces, trud, który musimy pokonać, aby... Uzyskać jakiś cel. Biblia już w zasadzie od samego początku wykorzystuje ten motyw, ukazując lud wybrany jako lud podróżujący, wędrujący. Dzięki temu symbolowi drogi, podróży odkrywamy różne tematy, różne kwestie, które dotyczą bezpośrednio bardzo mocno człowieka. Chrystus jest wciąż w podróży, wciąż jest w drodze, wciąż na tej drodze naucza, kształtuje apostołów, ale też przy okazji kształtuje inne osoby. Na jednej z takich dróg. Kiedy idzie razem z apostołami, pada właśnie to dzisiejsze pytanie: o czym to tak rozprawialiście w drodze? Czemu Jezus stawia to pytanie? By uzyskać odpowiedź? Wydaje mi się, że On doskonale odpowiedź zna, wie o czym rozmawiali, ale człowiek musi uzmysłowić sobie, co w nim jest, co się w nim dokonuje, nad czym się zastanawia, nad czym się zatrzymuje. To właśnie uczniowie muszą uświadomić sobie, gdzie są. Na jakim etapie tej właśnie drogi kroczenia za Chrystusem się znajdują? Muszą uświadomić sobie, co myślą i co tak naprawdę dzieje się w ich sercu. Zatem nie chodzi o to, żeby Chrystus faktycznie uzyskał odpowiedź, ale bardziej chodzi o to, żeby człowiek stanął wobec prawdy prawdy o sobie prawdy o tym, czym żyje, czym się przejmuje, czym się martwi, o czym myśli. To jest prowokacja do tego, aby oni się zatrzymali wewnętrznie i zastanowili się nad tym, co wewnętrznie w nich faktycznie się dzieje. Mają stanąć przed samym sobą, wobec jakiegoś konkretnego zagadnienia, które oni sami poruszają. Bo droga, jak mówiłem, jest narzędziem, jest symbolem pewnego dokonującego się procesu w człowieku, a więc warto, aby apostołowie zdali sobie sprawę, jaka kwestia ich nurtuje, jaki temat ich zatrzymuje. Co tak naprawdę przeżywają w czasie tej drogi, idąc za Chrystusem? Rozmawiają o pierwszeństwie wśród swojego grona, o tym, kto jest najważniejszy, kto zajmuje pierwsze miejsce, do kogo należy to pierwsze miejsce. Największym paradoksem jest to, że Chrystus opowiadał o swojej śmierci, o wydarzeniach, które nadejdą, a w ich sercach rodzi się temat, kto z nich jest najważniejszy. Jezus wówczas odpowiada sam sobie, jakby. Pokazując, kto tak naprawdę jest pierwszy i na czym polega zajmowanie pierwszego miejsca, tłumacząc ten temat, pokazując pewne przykłady, pokazuje im, że to ich wyobrażenie jest mylne wobec wyobrażenia, które ma Jezus. Skoro droga kształtuje nas, wychowuje nas, przemienia nas, skoro droga też rodzi jakieś pewne tematy do rozważań, to warto się zastanowić nad dwoma kwestiami. Jaki charakter ma moja droga, moje życie, jaki trud pokonuje? jaki proces we mnie zmian się dokonuje, jakich cel chcę osiągnąć, po co ja właściwie idę, dokąd ja zmierzam. I druga kwestia, obserwując swoją codzienność, która przypomina właśnie drogę, przejście z jakiegoś punktu A do punktu B, zastanówmy się, jakie tematy najczęściej wypełniają moją codzienność, jakie tematy streszczają moją drogę życia. To też rodzi jednocześnie zadanie, czy te tematy, które są rzeczywiście na drodze mojego życia, to są te tematy, które powinny być, czy mogą może powinienem zająć się zupełnie czymś innym, posłuchać Jezusa i tego, Jaki on wskaże mi temat? Przed nami tydzień, a więc odcinek drogi od poniedziałku do niedzieli. Jak ta droga będzie się kształtować, co się w niej będzie dokonywać, jakie tematy będą się pojawiać, to jest wszystko to, co możemy odkryć, starając się tą drogę jak najlepiej wykorzystać. Zatem życzę Wam dobrego tygodnia, dobrej drogi, abyście umieli też dobrze scharakteryzować to, kim jesteście, jaka jest Wasza droga, jakie kwestie są dla Was najważniejsze.